Adam Roguski, Rzecz o Nieruchomościach. Moim gościem jest pan Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Rynek pierwotny mieszkaniowy, ceny mieszkań cały czas rosną, a sprzedaż wcale nie hamuje. Wydawało się, że 2019 rok to będzie taki drugi rok korekty, a tutaj czwarty kwartał okazał się bardzo mocny u deweloperów. Ta sprzedaż wcale nie hamuje. Czyli co, jest drożyzna, jest bańka, czy wcale nie? Jakie scenariusze macie na ten rok? Mamy taki paradoks cenowy, tak, ja to tak nazywam, że jest drożyzna, ale mieszkania się sprzedają, bo są wciąż tanie. Dlatego, że pojęcie tanie, czy drogie jest pojęciem względnym, jak wiemy, jest oczywiście dużo drożej niż było 3 lata temu, ale prawdopodobnie jest dużo, dużo taniej niż będzie za 4 czy za 5 lat na rynku. I stąd mamy w tej chwili ten popyt, a zwłaszcza popyt z czwartego kwartału, prawda, który całkowicie zaburzył, to wydawało się, że mamy takie, czeka nas, jesteśmy w takim początkach spowolnienia po pięciu latach boomu w rok 2018 okazał się taki lekko korekcyjny o kilkanaście procent. Poprzedni również miał być, okazało się, że nie, że już ten czwarty kwartał zaważył na tym, że mieliśmy drugi najlepszy rok w sprzedaży na rynku pierwotnym. Dlaczego? No, ja tutaj reprezentuję taką teorię, że. Rok 2019 był rokiem wyborczym, a więc no, posypały się znowu te obietnice, posypały się znowu transfery socjalne przez, poprzez 500+, czy też PIT dla młodych itd., tak itd., tak ale przede wszystkim została jasno wyznaczona przez rząd, przez premiera ścieżka wzrostu. Płacy minimalnej. Nie wiem, być może mało na to w tej chwili się zwraca uwagę, ale płaca minimalna to jest bardzo ważny czynnik, ponieważ ona ma swoją dynamikę. I od tej dynamiki zależy również dynamika płacy średniej. To nie jest tak, że jeżeli w najbliższy przez te 5 lat 2019-2024 płaca minimalna będzie rosła. Prawie o 80% wzrośnie z taką dynamiką, to yy, powiedzmy, że ta płaca średnia zostanie na tym swoim poziomie 30%. Nie, będzie to wszystko yy, szło w górę. I yy, w związku z tym yy, ten ostatni kwartał świadczy o tym, że rynek to zrozumiał, że wszystko będzie drożało. Wszystko będzie drożało w tempie wzrostu właśnie płacy minimalnej, a więc płaca średnia wzrośnie o 50-60% w ciągu tych 5 lat, a ceny nieruchomości mieszkaniowych, mieszkań przede wszystkim, również mogą wzrosnąć w tym samym zakresie. Dzisiaj nam się to wydaje zupełnie abstrakcyjne, 50-60%, ale jeżeli ceny mieszkań będą rosły 10% rok do roku, tak jak rosną teraz, no to to będzie już prawie 50% wzrost w ciągu tylko czterech lat. I taki scenariusz wydaje mi się w tej chwili najbardziej prawdopodobny. Mhm, czyli ten nadchodzący wzrost cen ma uzasadnienie w fundamentach, można by powiedzieć. A... Właśnie, mało zasadniej fundamentach. Szykają bańki. No właśnie, bańka, bańka wtedy się pojawia, kiedy ceny odrywają się od tych fundamentów. A czym są fundamenty? Fundamenty to przede wszystkim zarobki. Ja przypomnę, bo o tym się może też zapomina, że w czasie tego pierwszego boomu z lat 2004-2008, bo tam wtedy pierwsze objawy tego ożywienia zaczęły się zaraz po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Średnia płaca wzrosła w ciągu tych 5 lat o 28,5%, płaca minimalna o 36,6%, natomiast ceny mieszkań o 150%. A więc tu mieliśmy dokładnie oderwanie się tych cen od fundamentów i ta przestrzeń, która powstała pomiędzy dynamiką wzrostu cen mieszkań, a dynamiką wzrostu płac a przestrzeń to właśnie była ta sławna bańka cenowa czy spekulacyjna. W tej chwili takiego miejsca już nie ma. Zarówno płace, jak i ceny mieszkańców są ze sobą bardzo ściśle skorelowane i nie wiem, co by się musiało stać, żeby ten stan przestał obowiązywać. No, oczywiście grożą nam takie, takie, takie sytuacje, ale na razie nic takiego się nie dzieje. Mhm. Tak jak już mówiłem, wielu, wiele osób, wiele instytucji. Decydenci zastanawiają się, czy mamy do czynienia z bańką i szukają, szukają źródeł tej bańki. Kilka dni temu pisaliśmy o tym, że rząd zastanawia się, czy by trochę nie schłodzić rynku kredytowego. Czy to jest dobry trop? Wydaje mi się, że nie, dlatego że bo rząd chciałby schodzić. No ale tutaj, tak, tak jak mówię, w tej chwili to właśnie decyzja o... Przyśpieszeniu, o dwójpółkrotnym przyspieszeniu wzrostu płacy minimalnej spowodowała, że ten odżył ten popyt na mieszkania, który miał przygasać, prawda? On, on w tej chwili ożył i to wygląda w tej chwili na to, że tak jakby rząd jedną ręką dolewał oliwy do tego koniunkturalnego ognia, a drugą ręką chciał taką konewką przygaszać ten ogień, żeby on specjalnie no, nie przerodził się w jakiś pożar. Ponieważ tak naprawdę nie ma w tej chwili. No, jeżeli została wyznaczona ta ścieżka płacy minimalnej to trzeba się już z tym pogodzić no, mówi się a trzeba powiedzieć b no to po, poczekajmy co z tym zrobi rynek no teraz widzimy co robi rynek rynek wciąż te mieszkania są kupowane rynek te mieszkania kupuje ponieważ rynek kupuje przyszłość a przyszłość widzi jako wzrost cen mieszkań dzisiaj nie jesteśmy w stanie sobie kupić na zapas nie wiem pieczywa czy marchewki ponieważ ona i tak podrożeje nam za 5 lat prawda, żeby mieć za 5 lat tanie ale co innego to mieszkanie. Jeżeli dzisiaj kupimy mieszkanie powiedzmy za 10 tysięcy na metr w Warszawie, no to zaciągniemy kredyt na, na odpowiednią sumę. Natomiast za 5 lat, kiedy to mieszkanie będzie kosztowało powiedzmy 15 albo 16 tysięcy za metra, jest to jak najbardziej prawdopodobne właśnie ze względu na wyznaczenie tej ścieżki płacy minimalnej, no to będziemy musieli ten kredyt dużo większy zasiągnąć, dużo wyższe będą y, raty i dużo y, trudniej będzie nam ten kredyt spłacić. To dlatego w tej chwili widzimy taki y, boom, y, przedłużenie tego boomu na y, nowe mieszkania, być może nałożywane też, tego nie wiem i... To potrwa jeszcze przynajmniej przez kilka lat. A samo sam ten pomysł schładzania rynku w tej chwili no, wydaje mi się jak najbardziej nietrafny, dlatego że no, jeżeli rząd uwierzył w to, że rzeczywiście tworzy się ta bańka i zechce ją zwalczać, a tej bańki nie ma, więc jeżeli będzie zwalczał czegoś, czego nie ma, to jakie tego będą skutki? Ja nie wiem, ale na pewno nie będą to to skutki pożądane. Tutaj rynek komentuje to też w ten sposób, że jakby nie od tej strony, że on się zabiera do, do, do rynku, że przede wszystkim podaż powinna być większa mieszkań, a deweloperzy narzekają między innymi, między innymi na to, że nie mają gruntów, jest trudna dostępność. No jest, miał być, czy też będzie ta nowa odsłona programu Mieszkanie Plus. Z jednej strony słyszymy, że deweloperzy będą tam dopuszczani za chwilę, że jednak budownictwo społeczne, które ma jednak bardzo mały udział w rynku. Czy jakieś nowe rozdanie, jeśli chodzi o mieszkanie Plus, mogłoby poprawić sytuację na rynku mieszkaniowym w Polsce? Nie, ja szczerze powiem, że jeżeli chodzi o mieszkanie Plus, które teraz podobno ma się znowu nazywać mieszkaniem dla rozwoju, straciłem już jakby, powiedzmy, nadzieję na to, że to będzie naprawdę znaczący program. Ten program co chwila zmienia swoje założenia, co chwila zmienia kierunek, co chwila zmieniają się osoby odpowiedzialne w rządzie za ten program. Program Mieszkania Plus jak już mówię, wygląda tak, jak taki gorący kartofel, który, którym ministrowie w rządzie przerzucają się wzajemnie i tak naprawdę nie wiadomo, co za chwilę, kto za chwilę będzie za to odpowiadał i na jaki pomysł wpadnie. Rzeczywiście grunty to jest bardzo ważna sprawa w tej chwili, bo rzeczywiście zaczyna ich brakować, ale to jest też naturalne, bo na tym etapie... Boomu czy prosperity rynkowej yy, zawsze bra będzie brakowało. I jeżeli byśmy w tej chwili mieli początki, rzeczywiście, żeby nie, ta, nie, nie, nie te regulacje dotyczące płac, i gdyby rzeczywiście rynek wszedł w taką fazę korekty, zaraz byśmy mieli również i korekta na rynku gruntów i większą podaż tych gruntów. Jestem tego absolutnie pewien. Natomiast skoro. Jak to się mówi, odwołaliśmy to spowolnienie, no to w dalszym ciągu będą trudności. Tutaj widzę jakieś zadanie dla rządzących, żeby tak, no, tak ustanowić takie prawo, które będzie. Ułatwi deweloperom dostęp do gruntów, prawda? Dostęp do gruntów rolnych przede wszystkim, w których mnóstwo jest nie tylko w największych miastach, ale, ale w całej Polsce, na których po prostu w tej chwili nie można budować. Zamiast oczywiście tych interwencji dotyczących kredytów, na przykład mieszkaniowych, ponieważ tak naprawdę, jeżeli rynek będzie w pełni zrównoważony, a ja w to wierzę, że będzie w pełni zrównoważony. To nie będzie ani żadnej bańki, ani żadnej nierównowagi. A to, że ceny będą wyższe, no cóż, będziemy więcej zarabiać i będziemy więcej za mieszkania płacić. Taka jest no, w tej chwili kolej rzecz. A duża część popytu to są inwestorzy, którzy albo osoby, które mają wolną gotówkę i zastanawiają się, co z nią zrobić, kupują mieszkanie na wynajem. Czy za tym wzrostem cen pójdą też wzrosty stawek czynszów? Czy, czy słowem zakup mieszkania jako inwestycji będzie cały czas dobrą lokatą? To trudno powiedzieć. Oczywiście w tej chwili wydaje się, że kupno mieszkania jest jedynym rozsądnym wyjściem, jeżeli ktoś ma większe oszczędności, czy większe zasoby, które gdzieś chce lokować i ochronić je przed inflacją. W tej chwili częstsze. Jeżeli ktoś kupuje w tej chwili mieszkanie, to przede wszystkim niespecjalnie przejmuje się tym, jaki będzie miał część Z pierwszych takich w tej chwili doniesień wynika, że już ten wynajem, rynek wynajmu się trochę nasyca. Już nie mamy Takiego, takiego Nie złości nam się dziesięciu chętnych, jeżeli głosimy mieszkanie do wynajmu, ale jeden i trzeba go, czy dwóch i trzeba go, prawda, szybko tych klientów łapać. Ale liczy się przede wszystkim to, że dziś kupione mieszkanie, jeżeli rzeczywiście ceny pójdą o tyle w górę, to będzie się liczyło nie, nie to, co zarobimy na wynajmie. Nawet jeżeli to mieszkanie nie będzie przez cały czas wynajmowane albo czynsz będziemy brali nieco niższy, to zysk będzie polegał na wzroście. Wartości tego, miesiąca, tego mieszkania w czasie, prawda? I tutaj i tu ludzie widzą ochronę przed inflacją, a mniejszą uwagę ci inwestorzy w tej chwili być może zwracają na to, czy rzeczywiście ta rentowność wynajmu będzie cały czas utrzymywana na tym samym poziomie w kolejnych latach. Mm -hmm. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Jarosław Jędrzyński, ekspert z portalu rynek